Proszę bardzo. Klikamy i jest. RZG 97 i 1. Nazwa stacji. Za chwilę będzie numer poczty głosowej Radia Zielona Góra. Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne wydanie Ptaka przy Kukułczej. Dzisiaj powiemy sobie słów kilka na temat RDS-u. Jak to działa, z czym to się je. Bądźcie z nami. Testy nad RDS-ami rozpoczęły się jeszcze w latach 70. Pierwsze RDS-y w Europie działały już w połowie lat 80., natomiast w Polsce był to 1990 rok. I my za chwilę zapytamy specjalistę od spraw technicznych, jak to działa. O, i z nami specjalista od wszelkiego rodzaju spraw techniczno-fizycznych. Zgadza się. Prawdziwy inżynier. Niefarbowany. Niefarbowany, zgadza się. Z tej strony Rafał Dolny. Cześć Rafał, powiedz. Cześć. Dlaczego w ogóle, jak to się dzieje, że na wyświetlaczach w samochodzie mamy nazwę stacji i na przykład pocztę głosową Radia Zielona Góra? Jak to działa, ten RDS cały? To wszystko właśnie dzięki temu całemu systemowi, czyli RDS-owi. To nie jest nic innego jak sygnał pewien dokoptowany, dorzucony do sygnału FM. Sygnał FM, a więc sygnał typowy audio, który słuchamy w radiu, to jest jedno, a drugie to są te dane cyfrowe, które są dorzucone do sygnału FM, do tego sygnału audio, który słuchamy, i dzięki temu sygnałowi, temu dodatkowemu, możemy dowiedzieć się, jaki wykonawca w danej chwili jest, jaki jest utwór, która jest godzina, co to w ogóle za stacja. Takie informacje podstawowe, ale mogą być również bardziej rozbudowane. To wszystko zależy od konfiguracji RDS-u, co my tam chcemy wysyłać. Nawet możemy jakieś małe obrazki wysyłać. Proste, bo proste, ale są takie możliwości. A powiedz, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to oprócz 97,1 FM tam jest jeszcze jedna fala radiowa? Poniekąd tak zwana podnośna, bo to musielibyśmy wtedy powiedzieć, jak ten sygnał wygląda, ale te dane cyfrowe, to one modulują tak zwaną potrójną podnośną pilota. Czyli to jest tak... Armagedon, już nic nie rozumiem. Nie, to dosyć proste rzeczy. Jak mamy sygnał FM, to tam jest taki sygnał, taki podsygnał jakby, który się nazywa pilot, i ten pilot to jest, ma pewną częstotliwość, akurat tutaj w tym przypadku to ma 19 kHz i go razy 3 bierzemy, czyli częstotliwość zwiększamy potrójnie i to jest wtedy 57 kHz i tam jest ta podnośna, tam poza sygnałem FM, i ona jest tą podstawą, wokół której te dane RDS są skojarzone. Czego nie wyślemy RDS-em? Wszystkiego, co ma, wszystkiego, co jest większe niż? Nie ma aż takich wielkich, są ograniczenia, ale powiedzmy w ten sposób, jakiś prosty nawet obrazek taki bitowy można sobie, jeżeli mamy do tego odpowiedni wyświetlacz, możemy sobie przesłać, ale naprawdę coś bardzo prostego, coś bardziej skomplikowanego, to wtedy musimy już zahaczyć o DAB+ i tam o ten cały inny system, który jest o wiele bardziej rozbudowany. RDS z założenia, bo to w latach 80., mówimy o latach 80., nawet końcówce lat 70., to chodziło o to, żeby tylko proste dane przesłać, a więc jakiś identyfikator, co to jest za stacja, jaki ma charakter, jaki ewentualnie, jak leci dany utwór, to co to leci za utwór, kto jest wykonawcą, i to wszystko. I pocztę głosową Radia Zielona Góra. Na przykład. I na całym świecie 971 się wyświetlało. O, i tak, dokładnie. Przy czym, jeżeli tutaj mówimy o RDS-ie, to jest tylko związane z FM-em, a więc to, gdzie sygnał dociera z nadajnika, czyli tam, gdzie jest jakaś widzialność optyczna nadajnika. Rafał Dolny, inżynier. Dzięki bardzo. Dziękuję.
Żeby wszystkie te dane, te napisy wylądowały na waszych samochodowych RDS-ach, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie aplikacja, w której edytujemy wszystkie wychodzące do RDS-ów dane. Taka aplikacja wygląda jak zwykły edytor tekstowy. Ustawia się tam w poszczególnych okienkach treść, jaką publikuje się w RDS-ach, no i czas, w ciągu którego wyświetlany jest poszczególny komunikat. Więc możemy wam wysłać na przykład RDS-em pozdrowienia na dobry początek dnia. Paweł i Damian zapraszają. ptak@rzg.pl. Zachęcam do pisania, w razie czego odpowiem na nurtujące was pytania. Do usłyszenia we wtorek o 10.50 w antenowej wersji Ptaka przy Kukułczej. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.